Cześć, Paweł Duda z Projekt Marketing. Minęło już kilka dni i na swoim mailu zobaczyłem już wiadomość, że Twoja witryna jest teraz połączona z AdSense, a więc nasza strona internetowa projektmarketing.pl została połączona z AdSense, czyli od tego momentu będziemy już mogli uruchomić reklamę na stronie internetowej projektmarketing.pl i Ty także od tego momentu będziesz już mógł zacząć zarabiać na wyświetlaniu reklam Google AdSense na swojej stronie internetowej lub na swoim kanale YouTube, bo jak Ci powiedziałem wcześniej, na kanale YouTube także można zarabiać z reklam wyświetlanych, emitowanych w trakcie filmów. A więc tak to właśnie działa, a więc klikamy tutaj przycisk wypróbuj i w tym momencie przechodzimy do panelu AdSense i tutaj klikamy i logujemy się na swoje konto AdSense. I tutaj, jak sobie klikniesz na stronę główną, to mamy tutaj informację, że nasze konto zostało już aktywne i możemy zarabiać na reklamach wyświetlanych na Twojej stronie. Na początek należy skonfigurować reklamy na poziomie strony. Jest to najprostszy i najszybszy sposób, by wyświetlać reklamy w witrynie. A więc klikamy ten przycisk Skonfiguruj reklamy. Tutaj wpisuję imię i nazwisko osoby kontaktowej, Paweł Duda, reklamy na poziomie strony, numer telefonu i język wyświetlania, to jest język polski, a więc tutaj reklamy na poziomie strony, wypełniamy sobie te opcje, zapisujemy nasz język i w tym momencie zapisujemy zmiany. Teraz jeszcze raz klikamy ten przycisk Skonfiguruj reklamy. I tutaj możemy zamknąć to wyskakujące okienko i tutaj możemy już przejść do zakładki o nazwie jednostki reklamowe, ponieważ tutaj możemy stworzyć sobie naszą pierwszą reklamę, którą umieścimy na stronie internetowej projektmarketing.pl. A więc przechodzimy do tworzenia reklamy AdSense. Nazwa reklamy może być dowolna, możemy ją nazwać jako reklama 1 i tutaj możemy sobie ustawić szerokość i wysokość reklamy. Tutaj możemy wybrać sobie na przykład reklamy elastyczne, czyli takie reklamy, które są dostosowane do każdej rozdzielczości ekranu. Możesz kliknąć pogląd i zobacz, masz tutaj informację, że ta jednostka reklamowa automatycznie dopasowuje swój rozmiar do układu strony. Jest przeznaczona do witryn wykorzystujących elastyczne projektowanie stron, ale będzie działać także w pozostałych witrynach. Czyli chodzi o to, że teraz jak tworzy się strony internetowe, to trzeba uwzględniać fakt, żeby były to także strony z wersją mobilną, czyli takie, które się dobrze skalują pod każdą rozdzielczością ekranu. I reklamy elastyczne, przynajmniej według Google, powinny dopasowywać się do każdej rozdzielczości ekranu. Czyli to jest właśnie reklama elastyczna. Możemy także ustawiać sobie banery także o szerokości 728 pikseli szerokości i 90 pikseli wysokości. Oraz różne inne banery. Oczywiście im większy baner, tym prawdopodobieństwo kliknięcia w reklamę jest coraz większa. Jak widzisz, mamy tutaj możliwość ustawienia różnych wymiarów. Mamy także możliwość ustawienia reklamy w kształcie prostokąta o wymiarach 300 pikseli szerokości na 250 pikseli wysokości. Tutaj możemy sobie wybrać reklamę elastyczną, czyli dopasowaną do każdej rozdzielczości ekranu. I tutaj typ reklamy, reklamy tekstowe i displayowe. I to są zalecane ustawienia Google. Oczywiście z tymi ustawieniami AdSense'a warto testować, warto sprawdzać, jak to się ma na Twojej stronie internetowej, bo tak naprawdę chodzi o to, aby Twoje reklamy były przez użytkowników najczęściej klikalne. A więc to będzie świadczyło, że jest bardzo dobre dopasowanie reklamy do Twojej witryny. Tutaj możemy jeszcze ustawić sobie styl reklamy tekstowej. Zobacz, tutaj mamy podgląd naszej reklamy. Możemy tutaj kliknąć kopiuj i edytuj. I nazwa stylu, możemy tutaj nazwać swój własny styl. Na przykład projekt marketing styl pierwszy. I tutaj możemy, jak widzisz, zmieniać sobie kolory. Możemy testować różne kolory z różnej palety barw. Ja w tej chwili pozostanę przy tej domyślnej opcji reklamy. Mogę tutaj sobie zmienić na czcionkę Open Sans. Jest to czcionka, która jest wykorzystywana na stronie
projektmarketing.pl i zapisujemy te oto zmiany. A więc zobacz, mamy tutaj już zdefiniowany styl reklamy projektmarketing.pl i tutaj możemy zapisać i pobrać kod. I zobacz, w tym momencie utworzyliśmy nową jednostkę reklamową, która za chwilę będzie mogła się wyświetlać na naszej stronie internetowej projektmarketing.pl. I teraz zobacz, mamy wygenerowany skrypt, który należy tak naprawdę teraz stawić na naszą stronę internetową. Należy pamiętać, że na stronę internetową w jednym widoku możemy wyświetlić maksymalnie 3 reklamy AdSense. Jeżeli zaczniesz tutaj kombinować, to AdSense może cię zbanować, a więc zobacz, jesteśmy na stronie głównej i na stronie głównej możemy wyświetlić maksymalnie 3 reklamy AdSense. Tak samo na dowolnej podstronie serwisu, tutaj także możemy wyświetlić maksymalnie 3 jednostki AdSense. A teraz chcielibyśmy wgrać kod reklamy na naszego bloga, a więc klikamy na wtyczki, dodaj nową wtyczkę, ja już jestem zalogowany do kokpitu WordPressa i zainstalujemy sobie wtyczkę Easy AdSense. Jest to ta wtyczka Easy Plugin for AdSense, klikamy przycisk zainstaluj i nasza wtyczka Easy Plugin for AdSense została zainstalowana. Możemy przejść do ustawienia Easy AdSense i tutaj jak widzisz możemy wstawiać nasze reklamy. Zobacz, tutaj mamy tekst, wygenerowane mamy teksty, zapiszmy na razie domyślnie ustawienia i wejdźmy na przykład do zakładki blog na naszej stronie internetowej projekt marketing i wejdźmy do wpisu. Tutaj mamy wygenerowane bloki z wtyczki Easy Plugin for AdSense. Widzisz, mamy pierwszy blok, mamy drugi blok reklamy Easy Plugin for AdSense i tak to właśnie w tej chwili działa. A więc my byśmy chcieli wstawić naszą reklamę na samym końcu, czyli na samym końcu wpisu, taka aby ta reklama była nieinwazyjna, czyli tutaj w tekście kończącym w naszym wpisie na blogu możemy skopiować teraz ten kod reklamowy z AdSense'a i wkleić go właśnie tutaj na naszej stronie internetowej i klikamy przycisk wycentruj. Chcemy oczywiście pokazać tą reklamę, tu można oczywiście ukrywać tę reklamę, ale my chcemy ją pokazać i wycentrować, a wszystkie pozostałe reklamy chcemy tak naprawdę ukryć, a więc ukrywamy wszystkie pozostałe reklamy AdSense i klikamy przycisk zapisz ustawienia i w tym momencie możemy odświeżyć naszą stronę internetową, nasz wpis na blogu i zobacz, przechodzimy na sam dół. Wydaje się, że nic tak naprawdę się nie zmieniło, ale zobacz, jeżeli teraz kliknę lewy przycisk myszy, który będę trzymał, to właśnie w tym miejscu, widzisz, to właśnie tutaj mamy zaznaczony prostokącik. Jest to właśnie nasza reklama AdSense, która tak naprawdę teraz jeszcze nie jest aktywna, ale ona się aktywuje za kilkanaście minut. Także bądź cierpliwy. Tutaj tak naprawdę za chwilę wyświetli się reklama i od tego momentu będziesz mógł zacząć zarabiać na kliknięciach w reklamy AdSense. Ważne jest jednak to, abyś sam sobie nie klikał w reklamy AdSense, ponieważ zostaniesz zbanowany i to dożywotnio. Ważne jest, abyś nie namawiał swoich kolegów, aby klikali tobie w reklamie, ponieważ Google oczywiście to szybko namierzy i zbanuje ci konto. A więc wtedy już jak twoje konto zostanie zbanowane, to prawdopodobnie już nigdy nie będziesz mógł założyć sobie konta w programie Google AdSense, więc warunki są bardzo restrykcyjne, należy ich przestrzegać, ale jeżeli będziesz uczciwy, no to oczywiście tutaj będziesz mógł generować przychód z reklam wyświetlanych na swojej stronie internetowej. W kwestii zarabiania w internecie bardzo mocno liczy się uczciwość, bo zobacz tutaj, tak naprawdę reklamodawcy będą płacić Google za kliknięcia, a ty, jeżeli zaczniesz tutaj kombinować i namawiać ludzi do kliknięcia w te reklamy, to tak naprawdę pozbawiasz reklamodawców środków pieniężnych, a więc niejako kradniesz im te pieniądze, dlatego Google bacznie się przygląda nieprawidłowym kliknięciom i zastosuje oczywiście odpowiednie kary, aby zbanować twoje konto dożywotnio, a więc trzymaj się reguł, wyświetlaj maksymalnie w jednym widoku 3 reklamy AdSense, a więc tutaj na samym dole umieściliśmy sobie naszą reklamę, która jeszcze jest niewidoczna, ale za
kilka minut powinna być widoczna. I zobacz, jeszcze tutaj możemy na przykład w prawym panelu umieścić jedną reklamę AdSense. Kolejnym sposobem jest umieszczanie jednostki reklamowych w panelu bocznym, tak zwanym sidebarze. Zobacz, ja bym chciał dowiedzieć się, jaką szerokość ma panel boczny na stronie projektmarketing.pl. Aby się dowiedzieć, jaka szerokość jest tej prawej kolumny, klikam prawy, zbadaj element. I tutaj, zobacz, mam w tym momencie zaznaczoną szerokość 247,5 piksela, widzisz? Ten div z identyfikatorem raport ma szerokość 247,5 piksela szerokości, a więc nasza reklama nie powinna mieć więcej niż 250 pikseli szerokości, abyśmy tutaj mogli ją ładnie wstawić na stronie, a więc tutaj możemy zamknąć naszą reklamę pierwszą. Zobacz, stan jest nowa. Jeżeli ta reklama pierwsza zmieni stan na aktywny, wówczas ona zacznie się także tutaj wyświetlać na samym dole na naszej stronie internetowej Projekt Marketing. A teraz, tak jak Ci powiedziałem, nasza szerokość prawej kolumny nie może przekraczać 250 pikseli, dlatego dodajemy sobie kolejną jednostkę reklamową. Możemy ją oznaczyć jako reklama druga sidebar. No i poszukujemy reklamy, która będzie miała nie więcej niż 250 pikseli. Możemy tutaj poszukać reklam, na przykład pionowy baner. I moglibyśmy tutaj taki duży baner wstawić. 160 pikseli na 600 pikseli. A więc zaznaczamy tą reklamę. I tutaj zobacz, możemy nawet skorzystać z wcześniej zdefiniowanego stylu reklamy. Więc mogę kliknąć sobie na przykład na styl Projekt Marketing. Zapisz i pobierz kod. I mamy znowu wygenerowany kod, który należy wstawić na naszą stronę. A więc zobacz, tutaj we wtyczce Easy Plugin for AdSense mamy możliwość dodawania kodu w panelu bocznym. Zobacz, tutaj mamy tekst widgetu, pojawi się w panelu bocznym jako widget. I tutaj możemy przejść do zakładki Wygląd widgety. I tutaj zobacz, mamy wygenerowany dostępny widget Easy AdSense Google Ads. I tutaj przechodzimy do ustawień Easy AdSense. I z naszego AdSense'a kopiujemy ten kod, ten cały skrypt i wklejamy go właśnie tutaj do wtyczki Easy for AdSense i klikamy zapisz ustawienia. W tym momencie możemy sobie odświeżyć stronę internetową projektmarketing.pl i zobacz, mamy tutaj, jak widzisz, ten wielki blok. To jest ten prostokącik, który jeszcze jest nieaktywny, ale za chwilę on będzie aktywny i tutaj będzie się wyświetlała reklama. A więc musisz tutaj cierpliwie poczekać, aż te reklamy zostaną aktywowane na stronie internetowej. Możemy jeszcze wyłączyć tą opcję linki sponsorowane. Możemy tutaj jeszcze ukryć tytuł i zapiszmy zmiany. Odświeżamy stronę internetową i w tym momencie ukryliśmy tytuł linki sponsorowane. Ale zobacz, nasza reklama, jak kliknę prawy zbadaj element, nadal się tutaj wyświetla, a więc musimy cierpliwie poczekać, aż ta reklama AdSense zostanie zaktywowana. I oczywiście wszystkich reklam AdSense na swojej stronie internetowej nie wolno klikać. Te reklamy mają klikać odwiedzający Twoją stronę internetową, a nie Ty, właściciel serwisu. A więc zamykamy naszą drugą reklamę. Ta nasza druga reklama także ma status nowa i tutaj czekamy, aż nasze reklamy zmienią swój status na aktywny. Jeżeli zmienią status na aktywny, wówczas reklamy na stronie internetowej zaczną się wyświetlać, a więc w tym miejscu reklama się zacznie wyświetlać i w naszym panelu bocznym. I oczywiście zobacz, mamy jedną podstronę w serwisie. W tym wpisie możemy jeszcze umieścić jedną reklamę. Możesz ją umieścić na przykład gdzieś wyżej w kodzie strony. Musisz wiedzieć, że reklamy, które znajdują się wysoko na stronie internetowej, mają większy CTR, czyli są częściej klikalne przez ludzi, a więc w efekcie możesz więcej zarobić. Tylko oczywiście ucierpi na tym czytelność Twojej strony internetowej. Odświeżamy stronę i jak widzisz, mamy już wygenerowany baner z reklam Google AdSense. Widzisz, to jest właśnie ten baner i na samym dole wpisu także mamy wygenerowany baner, widzisz? I tak właśnie
wdraża się reklamy AdSense na stronę. Pamiętaj, aby nie nakłaniać czytelników swojej strony internetowej do klikania w reklamę Google AdSense, ponieważ także możesz zostać zbanowany. Jeżeli będziesz się kierował uczciwością, to możesz być pewny, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem Twoje konto nie zostanie zbanowane w programie Google AdSense. Jeżeli czegoś nie będziesz wiedział, to warto skorzystać z forum Google AdSense, ponieważ można tutaj się wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć, a jeżeli czegoś nie będziesz wiedział, to także tutaj śmiało możesz zadawać pytania. A więc możesz śmiało korzystać z tego forum Google AdSense. No i na zakończenie chciałem Ci tutaj pokazać właśnie, że mamy szacunkowe zarobki zero, ponieważ przed chwilą wyświetliliśmy nasze reklamy Google AdSense na stronie Projekt Marketing. Zobacz, mamy 11 wyświetleń strony, 0 kliknięć. Tutaj mamy, jakie witryny są dodane do programu Google AdSense na tym koncie. I tutaj zobacz, stan konta także 0 zł, ale jeżeli ludzie będą klikać w Twoje reklamy na stronie internetowej, wówczas na Twoje konto będą wpływać pieniądze. Jeżeli chodzi o stawkę kliknięcia w reklamę Google AdSense, jest ona uzależniona od tematyki strony internetowej. Wiadomo, że reklamy o odchudzaniu, o zarabianiu, reklamy o kredytach będą bardzo dobrze płatnymi reklamami, natomiast reklamy z innych branż mogą już mieć mniejsze stawki za kliknięcie. Zobacz, tutaj jeszcze możemy stan konta ustawić. Klikasz sobie tutaj na te trzy kropki i wyświetl płatności. Także w ustawieniach konta jest właśnie ta zakładka płatności i tutaj w tym momencie nasze zarobki wynoszą 0 zł. Transakcje, nie mamy jeszcze żadnych transakcji. Ustawienia, możemy zarządzać ustawieniami i możemy tutaj dodać formę płatności, ale ta forma płatności będzie dopiero potrzebna dopiero po osiągnięciu progu zarobkowego. A w tej chwili próg zarobkowy, próg płatności wynosi 300 zł, a więc 300 zł musisz nazbierać na swoim koncie AdSense, aby Google AdSense wypłaciło pieniądze na Twoje konto bankowe. Musisz wiedzieć, że konto AdSense będzie się zmieniało wraz z upływem lat. Tutaj bardzo często są jakieś aktualizacje, dlatego musisz intuicyjnie tutaj sobie przeklikiwać ten panel. Najważniejsze są zakładki Moje reklamy i ustawienia. Moje reklamy, tutaj będziesz mógł definiować reklamy, a w ustawieniach będziesz mógł sprawdzać sobie saldo swojego konta między innymi. A więc jeżeli chodzi o program Google AdSense i podłączanie reklam na swoją stronę internetową, to by było na tyle.